Halo, halo. Chwileczkę. Słychać mnie? Widać? Witam, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słychać i widać. O, super. Tym razem udało się bez problemów technicznych. No dobrze, dajmy jeszcze sobie 3 sekundki i zaczynamy. O, już widzę, że 15 wybiła. Dobrze, to witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Piszemy sobie gierki w Pythonie. Ja się nazywam Krzysztof Krzydziński. Jestem wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam wykładam matematykę i informatykę i jestem twórcą, współtwórcą aplikacji PixBlocks do nauki programowania i w niej dzisiaj będziemy się bawić w pisanie gierek kolejnych. Dzisiaj napiszemy sobie Tamagotchi. Poprzednio pisaliśmy, co my pisaliśmy? Pokemony poprzednio pisaliśmy. No, w miarę nam wyszły te Pokemony. Możecie kod tej gry zobaczyć na naszej grupie facebookowej. Tutaj u góry macie link. Widzicie ten link, nie? Dzień dobry, tak, witam wszystkich. Może najpierw takie pytanie, czy pisaliście w Pythonie i czy już robiliście coś w PixBlocksie, jakieś gierki? I czy byliście może na moich poprzednich webinarach, to zobaczę. Jeszcze nie, PixBlocks, nie? Ale nie. O, czyli dużo osób jest pierwszy raz. Jeszcze PixBlocksa nie widziało. No dobra, słuchajcie. Pierwszy raz. Dobra, słuchajcie. No to dla tych, co są pierwszy raz, to wam szybciutko pokażę to środowisko. No, was pewnie najbardziej interesuje Python. Jeżeli jesteście jakby z młodszych grup wiekowych, no to tutaj są takie bloczki, są też kursy tworzenia gier w bloczkach, są takie podstawy programowania, jak zrobić jakąś pętlę, jak ta pętla działa. Oraz są takie podstawowe rzeczy. Można sobie bardzo szybko zrobić też jakąś gierkę w trampolinach. Zobaczcie, 9 linijek kodu, a można już sobie powiedzmy z młodszych grup wiekowych, to możecie sobie pokodować w PixBlocksie za pomocą bloczków, możecie sobie porysować jakiś tam level i coś pokodować. Natomiast tutaj nauczycie się, jeżeli widzę, że część z was w ogóle Pythona jeszcze nie ruszała, to dzisiejszy webinar może być troszeczkę dla was za trudny, ale się nie rozłączajcie, bo może akurat wpasuje się w wasze tutaj umiejętności. Natomiast tutaj macie kursy w PixBlocksie. No, po pierwsze podstaw składnie, czyli jak na przykład zrobić jakąś pętlę, która coś tam wypisuje. Macie też kursy dotyczące rysowania, jak na przykład narysować jakąś tam gwiazdkę, co też was kilku rzeczy fajnych może nauczyć. Ale przede wszystkim to, po co dzisiaj się spotykamy, to macie kursy tworzenia gier, w którym jest krok po kroku pokazane, jak na przykład robić, żeby króliczek się poruszał. Dzisiaj zrobimy jakiegoś tam Tamagotchi, który się porusza i coś tam zjada i go karmimy i go zabawiamy, jak to w Tamagotchi. A tutaj macie już w kursie 18 kursy zaawansowane tworzenia gier. Mogę wam pokazać, jak krok po kroku, na przykład tutaj przykład po przykładzie, tłumaczymy, jak zrobić ostatecznie taką ciekawą jakąś strzelankę. Może wam powiększę troszeczkę ten ekran. Tak, także PixBlocks to jest takie kompleksowe środowisko nauki programowania. Jak jeszcze go nie widzieliście, no to możecie sobie go pobrać na stronie naszej. No i od razu po zainstalowaniu możecie sobie już pisać w Pythonie. Macie pełne kursy Pythona i możliwość tworzenia fajnych gierek. Ja właśnie dzisiaj w PixBlocksie spróbuję wam stworzyć gierkę podobną do tego, co gdzieś tam pamiętamy może z lat dziecięcych, czyli Tamagotchi, że mamy jakieś stworka, którego tam gdzieś karmimy i on coś tam robi, jak go nakarmimy, tak? Czy tam umiera w drastyczniejszych przypadkach. No dobra, słuchajcie, no to zacznijmy.
Tylko ja na początku chciałem jakby powiedzieć, że to, co dzisiaj będę pokazywać, to nie jest wiedza tajemna. Jeśli nie mieliście do czynienia z Pythonem, no to tutaj od kursu 14 do kursu 18 macie pełen kurs robienia gierek i różnych innych rzeczy w Pythonie. Ja wejdę w sekcję Moja twórczość Python i tutaj spróbuję wam stworzyć jakąś gierkę od podstaw. I ta składnia to też nie jest wiedza tajemna. Po pierwsze macie ją w kursach, a po drugie tutaj pod znaczkiem i wiecie, możecie sobie sprawdzić, co po kolei jakby, jaka instrukcja w Pythonie, co tam robi. Dobra? Wszystko jasne? Jak macie jakieś pytania, to piszcie na czacie. W każdym razie zacznijmy. Zacznę może od przypomnienia lekkiego, na czym polegało Tamagotchi. No, będziemy mieć jakiegoś stworka na środku i w Tamagotchi mieliśmy takie jakieś przyciski i tymi przyciskami mogliśmy, bo nie pamiętam, co tam, karmić, zabawiać. Co jeszcze można było robić w Tamagotchi, pamiętacie? Myć, sprzątać kupę, no to już taki bardziej za, chodzić do pracy, tak? Kłaść spać, leczyć, położyć spać. Dobra, to głaskać, no elegancko. Bić też? To w furbim można było go ciągnąć za ogon i tak, jak był niegrzeczny, to można było bić, nieźle. Pamiętam, że jak Furbiego, nie wiem, czy kojarzycie Furbiego, ja mam dzieciaki, to kiedyś był szał na Furbie, jak się ciągnął za ogon, to on stał się wulgarny i agresywny. No, a za czasów dziecięcych właśnie miałem Tamagotchi, no to ja za dużo się tym nie bawiłem, bo jakoś to mnie nie wciągnęło, bardziej taka gra w jajka miałem, taką radziecką, no ale w ten Tamagotchi to tam się właśnie karmiło. No dobra, słuchajcie, to może zacznijmy od tego, że stworzymy sobie jakiegoś gracza. No, to nasze zwierzątko, tak? To, no dobra, nazwijmy go gracz. Dobra, czyli tak, napisałem sobie szablon tworzenia graczy i gracz to jest sprite, jakby taki duszek, czyli coś, co może się wyświetlić nam na ekranie i w trakcie jego tworzenia ustawię mu na przykład obrazek. Jaki byście chcieli obrazek tego naszego głównego zwierzaka, czy tam jakiegoś stworka, którego będziemy karmić? Ktoś już uprzedził czwórkę, tak? Czwórka pierwsza. No dobra, 60. Cthulhu, dynia, UFO. No dobra, pierwsza była panda. No, panda akurat pasuje do takiej stylistyki Tamagotchi, także może zostawmy pandę. No i dobra, gra. Dodaj gracza. I gro, zacznijcie. Tak, czyli w ten sposób napisaliśmy naszą pierwszą grę. Tutaj tym przyciskiem ja ją odpaliłem. Może, żebyście poczuli jakby, że to jest gra, to ja zrobię, żeby na przykład... W trakcie aktualizacji pozycja gracza a równa pozycji myszki. O, tak. Czyli zobaczcie, że rzeczywiście chodzimy sobie myszką i ten nasz gracz chodzi za myszką. Jak się robiło wcięcia w Pythonie? Tabem. Można też spacją, ale wtedy to jest mniej czytelne. Python, czyli naciskam tab, no i robię spację. Tutaj mamy ułatwienia w PixBlocks, jak zaznaczę większość i nacisnę tab, to... Tab, to mogę przesuwać cały bloczek w prawo, a jak nacisnę Shift, tab, to mogę cofać. Ułatwienia typowo Pythonowe, to są takie klasyczne skróty Pythonowe. W każdym razie w ten sposób zagnieżdżamy. Czyli no, może wam pokażę jeszcze, ustalmy sobie może kolor naszego gracza. I troszkę wam opowiem o kolorach, czyli na razie domyślnie nasz gracz jest niebieski.
Odpowiadając na Wasze pytania, nie, nie przepisujcie. Ja potem udostępnię Wam ten kod na tej naszej grupie facebookowej. Także lepiej oglądać, a później będziecie sobie to przepisywać. Także tak, no zobaczcie, mam domyślnego, mam gracza o obrazku 4, czyli panda, i tutaj go ustawiłem. I teraz chciałbym mu ustawić inny kolor. I ten kolor ja mu ustalę za pomocą trójki liczb składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Jakbym mu ustawił kolor 255, 255, 255, to by ten gracz był biały, a jakbym dał 0 czerwonego, 0 zielonego, 0 niebieskiego, ten kolor by był czarny. Grupa się nazywa Gierkawka, ta nasza Pixbloxa, a właśnie, o, jeszcze raz. A tutaj u góry macie link, żeby się zapisywać na tą grupę. No dobra, słuchajcie, to jaki kolor w RGB podajcie, czyli w składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej? O, już widzę, że Sebastian był szybszy, to czyli w trakcie inicjalizacji self color, czyli mój kolor, mój, czyli gracza, równa się kolor Sebastian 80-200 na końcu było. Zobaczmy, jaki kolor. A taki bardziej niebieski. Tak, jeżeli na przykład 200 byśmy dali na początku, to pewnie by bardziej czerwony kolor, nie? Bardziej różowy. No ale Sebastian był pierwszy, no to dajemy kolor taki niebieskawy. Ja może zrobię też troszkę, żeby było śmieszniej, że wielkość gracza zwiększa się o jeden za każdą aktualizacją gry. Czyli zobaczcie, mam gracza, który nie dość, że podąża za moją myszką, to jeszcze jego wielkość się zwiększa. Mogę też zrobić tak, że jeżeli nacisnę klawisz myszki, czyli jeżeli jeżeli myszka jest naduszona, to wtedy wielkość jest zmniejsza się od 2 na przykład. Tak, czyli naduszam, zmniejsza się, puszczam, powiększa się. Naduszam myszkę, zmniejsza się, puszczam, powiększa się. Tak? Możemy uzależnić kolor zwierzaka od nastroju. Oczywiście, to może tak zrobimy. Self Image 4 to jest wybór obrazka, jak najbardziej. I tutaj macie dostępne obrazki. To macie obrazki w Unicode, to może też dzisiaj pokażę, jak używać tych obrazków. Natomiast po prostu to jest wybór obrazka czwartego, czyli tego. To jest ustawienie mu koloru, a tutaj w trakcie aktualizacji robimy tak, że pozycja naszej pandy to jest to samo, co pozycja myszki. Wielkość się zwiększa, no chyba, że naduszamy klawisz myszy, to wielkość się zmniejsza. Mogę Wam to pokazać, jak te aktualizacje chodzą w zwolnionym tempie. Czyli zobaczcie, on podąża za mną, już teraz tak troszkę wolniej. I teraz naduszam myszkę. Jak będę naduszać myszkę, to ta linijka będzie się wykonywać. Widzicie? Ta linijka zaczęła się wykonywać. Może zrobię jeszcze to troszeczkę inaczej z else'em. Tak więc w ten sposób możecie też sobie patrzeć, jak tak naprawdę wasz program działa. Czyli teraz myszki nie mam naduszonej, czyli wchodzę w tą linijkę tutaj. To. A teraz naduszam myszkę, więc wchodzę w tą linijkę. Widzicie? Co ile jest tutaj wykonywany update? Update przy największej prędkości jest wykonywany 20 razy na sekundę, czyli mamy jakby FPS-y 20 FPS-ów. No to może nie jest dużo jak na obecne standardy, ale to jest środowisko bardziej do nauki niż do pisania gier. Natomiast możemy puścić po prostu te update'y troszeczkę wolniej, tak? Czyli tutaj na przykład puszczamy po prostu kod krok po kroku, żeby też analizować, co po kolei się dzieje.
Sprite to jest domyślny szablon czegoś, co musi być pokazane na ekranie. Tak? To jest, no jak programujecie w dowolnym game engine, to przeważnie jest albo jakiś game object, albo właśnie się dziedziczy z takiego sprite. Profesjonalnie rzecz mówiąc, to jest dziedziczenie z szablonu obiektu, który może być zostać zwizualizowany na naszym ekranie. No ale w każdym razie, żeby coś się pokazało na ekranie, trzeba napisać, że ta klasa się pokazuje tutaj. Dobra. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze pytania. Tutaj się troszkę pobawiliśmy. Ja zaraz skomentuję ten kod, bo tak naprawdę tego naszego Tamagotchiego na razie trzymajmy sobie w ryzach, więc po prostu sobie siedzi w środku, no ewentualnie zrobię, żeby on się tak leciutko kręcił. Self angle, czyli kąt. Zwiększam jeden z każdą aktualizacją. Czyli na razie mam mojego Tamagotchiego i Tamagotchi się sobie kręci. To teraz tak, zróbmy takie menu, no bo w Tamagotchi mieliśmy takie guziczki. Jak nadusiliśmy jakiś guziczek, to Tamagotchi się, nie wiem, powiększał. O, zrobimy tak, że jak naduszę guzik z jedzeniem, no to on będzie jadł, więc będzie rósł. Dobra? Czyli tego jeszcze nie było na moim webinarze, żebym robił takie guziczki menu, więc to dla stałych bywalców to może być nowość. Czyli zróbmy sobie jakieś klasę menu item albo button, może menu item. Czyli jakiś element menu. Będzie klikalny. I teraz tak, co by można robić z tym naszym Tamagotchim? Trzeba by się zastanowić, można by go nakarmić jabłkiem, można by mu pogrozić piorunem może, albo pobawić się z nim piłką, co? Używamy Python, nie uproszczony Python. Jaki jest skrót do komentarzy w PixBlocks? Po prostu trzeba naduszać Sharp. A czym jest game? Można to wykorzystywać w każdym środowisku Pythonowym? Nie, akurat to game jest w naszym środowisku, natomiast uczymy pełnego Pythona. Tak, czyli uczycie się Pythona, a ten game engine jest jakby naszym własnym game engine. Skąd się wzięły Sharpy? Sharpy oznaczają skomentowanie tego, co napisałem. Czyli nie używam już tego kodu, który jest zielony. Ale zostawiłem wam go, no bo to był fajny kod podążania za myszką. Czyli jak odkomentuję, to raz. Jak odkomentuję to, no to on podąża za myszką, a jak skomentuję to, to za myszką nie podąża. Widzicie? Nie, Sharpy nie wzięły się z C-Sharpy. Nie wiem, skąd się wzięły Sharpy do komentowania. No coś trzeba było wziąć, żeby komentować. Ja jestem przyzwyczajony do takich komentarzy, bo ja normalnie piszę C-Sharpy i się piszę tak, tam komentarz. To nie jest nasz komentarz. No dobra, no tutaj takim Sharpem się komentuje. Dobra, to zróbmy jakiś fragment menu i ten fragment menu będzie mieć, no tak, będziemy sobie zrobimy jakąś tam właśnie jabłkiem będziemy karmić go, będziemy mu dawać piłkę do zabawy albo będziemy go razić piorunem na przykład. Czyli w trakcie inicjowania tego naszego menu item, czyli jakiegoś takiego batonika, w którego będziemy mogli klikać. My podamy mu image number, czyli numer obrazka i position. Pozycję, w którym to menu zrobimy. I teraz tak, czyli ja pozycja ta zadana w tworzeniu tema, a mój obrazek równa się
Teraz tak, do gry dodajmy nowe menu item, które będzie, będziemy go karmić. Powiedzcie numerek, tutaj 34, 50, 35, 35, dobra, czyli karmimy go 35 w pozycji, no gdzieś tutaj to będzie, czyli tutaj widzicie, mam taki próbnik, jaka to jest pozycja, to jest gdzieś 70 na 80. 70 na 80. 70 na 80. Dobra. Zobaczmy, czy to jest to, o co nam chodziło. To nie jest to, o co nam chodziło. I jeszcze jedna. Tak, czyli to mamy tą 35. 35, sorry. Tak, czyli tu mamy to jabłko. Może zróbmy, żeby one było mniejsze. Trochę większe. Dobra, czyli tu będziemy mogli go, klikając w to jabłko, będziemy mogli go nakarmić jabłkiem. Czy jest dokumentacja z komendami? A, to ktoś powiedział tak, pod literką i macie pełną dokumentację wraz z samplowymi kodami, czyli możecie sobie tutaj skopiować jakiś samplowy kod i się tego nauczyć. Ale tak jak mówiłem, są też rozbudowane kursy, które krok po kroku was uczą tutaj tego Pythona. Znaki równości są dowolne. Nie rozumiem pytania. To spróbuj, Konrad, troszeczkę inaczej je zadać. Tu jest znak równości, czyli przyrównaj, tak? Czyli obrazek ustaw na ten podany w parametrze, czyli na 35. Dodajmy sobie do menu jeszcze rzeczy. Mówcie, jakie, co dodamy do menu. Tej zmiany. Spanie. Dobra, 45, tak? Ktoś zasugerował spanie, czyli pewnie 45. To dodamy go gdzieś tutaj, czyli minus 20. Dobra. A nie, nie, nie to. Sorry. Dobra, będzie opcja spania. Zabawa. No to jaki obrazek dać na zabawę? Dwójka, zabawa. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra. No to jeszcze dajmy coś do menu. Jeszcze coś chcecie w menu? Żeby tu będziemy dawać jedzenie, to będziemy kazać iść spać. A tutaj może będziemy grać w piłkę. Czemu plus 40? Bo po prostu co 40 pikseli tutaj ustałem. Tu on jest na x równy minus 70. Tak, tutaj macie x równy minus 70. A tutaj, żeby było równo, to tu jest plus 40 i tu będzie znowu plus 40 i tu znowu będzie plus 40. Karanie. Super, widzę, że bardzo chcecie mu lanie dać. Karanie na 87. No dobra, nie będzie karanie. 87. Karanie. Dobra, jeszcze jedno mam miejsce. Tak jest, jaka jest sugestia? Leczenie? Strzykawką jakąś, nie? Loda mu dajmy. Tych liczb nie jest, czy hardkodowanie tych liczb nie jest złą praktyką? Jest złą praktyką, no ale tutaj uczymy się podstaw. Tak, czyli tutaj jakby lepiej by było to zrobić jakimiś zmiennymi. Tak, można by zrobić było tak, że jest on 30 i tutaj zrobić. Lepiej by to wyglądało, nie? Bliżej, super blisko, nie?
O, jak chcecie. Takie rzeczy, no to można jakoś tam sobie zhardkodować. Natomiast tu rzeczywiście słusznie powiedziałeś, że jakby odległość pomiędzy tymi rzeczami w menu warto by wrzucić do jakiejś zmiennej, żebyśmy, jakbyśmy chcieli je mieć wężej, no to będą wężej. A jak chcemy je mieć szerzej, no to szerzej. Możecie też sobie zobaczyć krok po kroku, jak to wszystko jest tutaj dodawane, nie? Czyli najpierw się dodaje to, potem się dodaje to, a potem się dodaje tutaj ta rzecz. Jest w Pythonie coś jak define. Nie wiem, prawdę mówiąc. Ja też nie jestem ekspertem od Pythona, bo normalnie w innych językach pracuję. Być może jest. Na którym kursie w PixBlox można mniej więcej to zrozumieć? No to tak jak mówiłem, macie tutaj kursy. O, kurs 16 jest fajny, żeby zacząć pisać gry, potem kurs 18. No warto zacząć od kursu 14, bo tam są takie podstawy składni, a potem do kursu 16 gdzieś tam przejść. 15 też jest fajnie, bo się coś tam rysuje. Dobra, wracając, bo nie skończymy. Ale dodaliśmy w menu item self-image równa się image. Wolicie takie nazewnictwo? Może być takie nazewnictwo. Dobra. To co? To będziemy mieć te menu. No jeszcze coś tam dodajmy. Czyli to będzie karmienie, spanie, zabawa, karanie. Ja może jeszcze mu dodał, żeby... O, kasę będziemy mu dawać. 73. To będzie mój pomysł. Zaraz sobie wymyślimy. 73. Dobrze. Czy mamy tego naszego Tamagotchi? Żeby było równi, może tutaj 35. Super. Dobra, ale równie takie menu. Czy można dodawać własne grafiki z internetu? Nie, można dodawać grafiki unikodowe. Czyli możecie na przykład zrobić, że tutaj macie kilka, no, jakbyście chcieli, żeby był kupon. Bierzecie i piszecie, że self tekst równa się. Tak, czy już mamy kupę? Czy da się podpiąć inne biblioteki? Mamy zestaw dostępnych bibliotek, kilku, nie za dużo. Można tam, mogę wam wysłać jaką listę bibliotek możecie używać, ale nie można podpinać innych bibliotek spoza naszej listy. Ja przypominam, że to jest środowisko do nauki, więc to spokojnie, tu nie mamy mega dużo funkcji. To jest środowisko takie, żeby was solidnie, porządnie nauczyć programować w Pythonie. Przy okazji nauczyć się podstaw tworzenia gier. Tak? Także nie traktujcie to jako super rozbudowany game engine czy jakieś tam turbo środowisko do pisania sztucznej inteligencji. Nie? Tu raczej my jesteśmy przygotowani na to, żeby po prostu pisać krótkie kody, które uczą was kolejnych pojęć programistycznych. Tak. Unreal Engine to nie jest to, tak. Dobra, słuchajcie, wracając do tego, ja może zrobię te przyciski troszeczkę takie interaktywne. To może wam się spodobać, czyli na przykład zrobimy, że zrobię, że jak się na ten przycisk najedzie, to on na przykład się lekko powiększy i zmieni kolor. Co wy na to? Takie będą fajne, nie? Takie prawdziwe przyciski, jak to normalnie się je ma. Czyli zrobimy, że jeżeli pozycja myszki podjąć pozycję moją, czyli jestem item, różnica tych dwóch wektorów i długość
jest mniejsza niż wielkość. O. Teraz wam to jeszcze raz wytłumaczę, bo tak dosyć szybko to napisałem. Nie działa. Jeżeli pozycja i po S. A, 20, dobra. Dzięki za pomoc. Dobra, działa. Już się bałem, że zapomniałem, jak się programuje. Czyli w jaki sposób ja to zrobiłem? Jeżeli pozycja myszki minus pozycja moja, no weźmy, że pozycja moja, czyli jabłka, to jest to minus 70 w X i minus 80 w Y. Jeżeli teraz różnica tych pozycji, no to jest jakiś wektor, tak? Więc no teraz różnica tych pozycji to jest wektor 0, 0, bo jestem dokładnie na środku. A tak to różnica tych pozycji jest no jakaś tam troszeczkę większa. Jeżeli długość tego wektoru różnicy pozycji jest mniejsza niż moja wielkość, to powiększam to moje menu item. Nie? Czyli widzicie, jeżdżę sobie myszką. Widzicie moją myszkę, nie? I te rzeczy, które będę chciał kliknąć, się powiększają, nie? Czyli takie zrobiliśmy, takie fajne guziczki. Może no, one troszeczkę. Ja może dam tutaj 20, żeby łatwiej było z tego wyjechać. Teraz fajnie się obsługuje to menu. Czyli mam to menu. Ja mógłbym jeszcze w tym menu zrobić na przykład, że kolor się zmienia. Czyli jaki zrobimy kolor właśnie. Jaki kolor damy na zaznaczeniu? Czyli jeżeli jestem myszką blisko tego menu itema, to po pierwsze powiększam, tutaj znaczy, jeżeli moja myszka jest blisko mojego mnie, to się powiększam, a jeżeli nie, to się pomniejszam. Zasada pierwszy lepszy robimy, czy robimy czarne. No dobra, self. Kolor 0,0, tak? Mateusz napisał. To następny damy, tak, czyli, o, widzicie? No, trochę nie pasuje ten czarny, no ale dobra. A w Elsa, no w Else też by trzeba zmienić. Na jaki zmienimy? Na... Ktoś coś zasugeruje? Z powrotem niebieski. 80. Ktoś tu lubi ten kolor. No dobra. Chyba ten sam kolor, co? No właśnie. Do tego naszego pandy, nie? Dobra, wiecie co, to ja jednak bym zrobił to po swojemu. W znaczeniu, że zrobię, żeby ten kolor po prostu był jaśniejszy, czyli no weźmy, że ten kolor już zostawmy, czyli go w konstruktorze w ogóle wpiszmy, żeby one startowo były w tym konstruktorze. Natomiast zrobię z tego koloru kolor jaśniejszy. W jaki sposób z koloru zrobić kolor jaśniejszy? Tak, czyli no domyślnie one są powiedzmy takim ciemno-niebiesko-fioletowym. Właśnie, wszystkie cyferki dać większe, czyli z 80 zrobię na przykład 90, ze 120 zrobię 140, a z 200 zrobię 240. Do każdego dodam na przykład 20. O, do każdego ze składowej zrobię 20. Widać? Może jeszcze dodam 50. Czyli 80 plus 50 równa się... Myślmy. 130, nie? 30. To będzie 170, a to będzie 250. Super. O, widzicie? Fajnie, nie? Że jak zaznaczam, to się powiększa, ale się robi
jaśniejsze, właśnie powinno być ciemniejsze, nie? Czyli odwrotnie zrobimy. Czy to będzie nasz kolor wejściowy? A to wkleimy tutaj. Jest tak, że ten kolor z jasnego staje się ciemniejszy. O, teraz jest intuicyjnie. Znowu hardkodowanie. Jako mam wszystko wrzucać w zmienne, no, to sobie to odhardkodujesz, wyślę ci ten kod potem i sobie będziesz odhardkodowywać. Dobra, słuchajcie. Czyli mamy menu. No dobra, no to teraz tak, zróbmy, że jak mu damy jabłko, to co? To urośnie może. Dobra? Czyli jeżeli jestem na jabłku, czyli jeżeli mój obrazek równa się 35 i mam myszkę naduszoną, to chcę, żeby mój gracz urósł. Wysyłamy teraz kody na tym forum facebookowym, żeby tam był porządek. Także tam sobie na to zerkajcie. Dobra, słuchajcie, czyli tutaj napisałem, jeżeli naduszam jabłuszko i no, mam naduszoną myszkę, to chcę, żeby gracz nam urósł. I teraz jest moment, w którym trzeba nadać imię naszemu graczowi. Kto pierwszy, ten lepszy. Bob. Dobra, pierwszy był Bob. Kto pierwszy, ten lepszy. Bob. I gracz ma na imię Bob. Size. Mamy sobie Boba, Bob się kręci, klikam na jabłuszko, Bob się zwiększa. Tak? Widzieliście? No dobrze. Co by jeszcze tutaj z tym Bobem robić? Dajmy mu max size. Józef. Dobra, no to wymyślmy, co będziemy z nim robić pod tymi guzikami. Pod jabłuszkiem widzę, cały czas trzymam jabłuszko i cały czas się zwiększa. Powinien się zmniejszać z czasem. No dobra, no czyli robimy tak, że w update'cie tak naprawdę cell size równa się na przykład 0,2, czyli on cały czas się zmniejsza. I pewien czas trzeba mu doklikać jabłka, żeby się zwiększył. On cały czas się zmniejsza, nie? Kiedy śpi, przestaje się poruszać i leży do góry nogami. No dobra. Czyli ustalamy self is sleeping równa na początku false. Czyli na początku gracz nie śpi. No ale jeżeli nadusimy było to drugie, nie? Czyli jeżeli nadusimy 35, znowu hardkodowanie, to wtedy Bob is sleeping true, nie? Sleeping true. Trzeba by napisać w Bobie logikę Boba, że śpi, tak? Więc powiedzmy, że jeżeli jestem Bobem i mam sleeping na tu, to coś robię. Jeżeli nasz Bob będzie sobie
spać, to po pierwsze, wiem, co by można było zrobić. Można by było zrobić coś związanego ze snem. Mam tu kogoś śpiącego. Chwileczkę, chwileczkę, dajcie mi spojrzeć, bo może w tych. Chyba to ktoś jest śpiący, nie? O, ten na przykład tak trochę śpi. Dobra, teraz karmię pod jabłuszkiem, karmię go, on powiększa się. A kliknąłem na to, on śpi. Mogę jeszcze zrobić, że jego kąt. Wreszcie. A teraz mogę powiększyć tego śpiącego, tak? Czyli mamy logikę taką. Jeżeli kliknę na jabłuszko, to zwiększam jego rozmiar. Jeżeli kliknę na nockę, to ustawiam mu sleeping true, czyli śpi tak. I on w aktualizacji, jeżeli śpi, no to ustawia sobie obrazek na śpiącego i kąt na 0. Nie można karmić śpiącego. Dobrze, możemy zrobić tak, że na przykład to byśmy sobie jeszcze dodali. Bob is sleeping false, czyli że karmieniem go budzimy, tak? Zrobić tak. Śpi. Te na razie nie działają. I karmieniem go obudziliśmy, tak? Jeszcze raz śpi. Karmieniem go obudziliśmy. Śpi. Kopaniem też go budzimy. Dobra. Słuchajcie, no dobra, no to co jeszcze? Co jeszcze? Coś ciekawego z nim robimy? Czy można zrobić levele? Oczywiście, że można zrobić levele. W zabawie kręci się w drugą stronę. Jakaś minigierka. No dobra, spróbujemy zrobić, że w zabawie kręci się w drugą stronę, czyli i podskakuje na przykład. O, nie? Czyli jak go wrzucimy w tryb zabawy, to będzie kręcić się w drugą stronę i podskakiwać. Dobra. Czyli można podobnie zrobić, na przykład is playing. On się nie zabawia. Można zrobić tak, że mieć podobę tą trzecią, nie? Czyli jeżeli obrazek jest 52, playing, tylko playing. A. Dobra, i teraz tak byśmy zrobili. Jeśli. A napisz. Ryba. Kręci się w odwrotną stronę. Może od razu przejdźmy na te buźki, wiecie? To byśmy zrobili takie emotio go bardziej. Czyli domyślnie by był. Taki. Żeby grać, to będzie na przykład. O, taki zwariowany trochę. Fajnie, ale chyba damy radę. To jest myślę, chyba zacząć bardziej. Razie zrobiłem taki. Jest obrazek taki, śpi, karmimy go.
Śpi. Nie działa. O, teraz zobaczymy. A, teraz. Tak, bo trzeba go obudzić, żeby zaczął się bawić. A obudzimy go, to byśmy musieli mu zrobić, że jest sleeping false, tak? Czyli jeżeli bierzemy zabawę, to przestaje spać, gra. Jak gra, to ma ten śmieszny uśmieszek i kąt mu się zwiększa, powiedzmy, szybciej, czyli bardziej się kręci. Jeszcze bardziej szybciej. Większa zabawa. Patrzymy. Czyli go tutaj karmię, to idzie spać, a tu się bawi. Do karmy bawiącego się. Śpi. Bawi się. A on jest teraz w trybie zabawy. Dobra. Trochę wolniej. Playing. Playing. Dobra. Z tych opcji powiada się trumienka. Świetnie. Dobra, zróbmy może, żeby on skakał, bo to też może być dla was dosyć ciekawe. Czyli nie dość, że on się kręci, to jeszcze na przykład skacze sobie. To będzie takie pouczające, sądzę. Czy jak zrobić, że jak on się kręci. No to jeszcze może zróbmy, że podczas karmienia on jest spokojny, czy on już przestaje się kręcić. Podczas karmienia uspokajamy. Jest playing false, dałem. Czemu nie działa? A, Bob. Czyli tutaj śpi, tu szczęśliwy je, tu gra, a tu znowu je. Może jeszcze wybiorę jakąś ikonkę na jedzenie, fajniejszą. Nie widzę. Nie widzę na jedzenie. A dobra, to nie będzie na jedzenie. A może to. Dowcipne. No dobra, działają te nasze rzeczy. Tak, no, nie dałem Boba, tylko dałem selfa przez przypadek. Dobra, spróbujmy teraz zrobić, że on podczas grania skacze sobie. To będzie taka troszeczkę wyższa matematyka. Sądzę, że damy radę, czyli jak on będzie grać sobie w piłkę, dokarmy go troszkę, bo nam zmalał. Jak on będzie grać sobie w piłkę, to on będzie skakać. Ja to skakanie spróbuję zrobić na sinusie, czyli jego ruch do góry, na dół, do góry, na dół będzie sinusoidą. Czyli zrobię sobie taką zero. Jeżeli on gra, ten licznik się zwiększa. Pozycja właśnie, pozycja w X czy w Y? Jeżeli on ma skakać, to w X czy w Y zmieniamy mu pozycję? W Y, tak? Czyli jego pozycja w Y równa się, tu trzeba by, przepraszam, co zrobić z licznikiem. Nie zmienia to za rocznik 1. Pomnożymy sobie 20 i zobaczymy, jaki będzie efekt. Mały efekt. To pomnożmy to przez 100. Czemu nie działa? Bo oczywiście. Ktoś widzi? Błąd? Plusika. No tak, jasne. O, zwiększanie. Plus równa się, to jest zwiększanie. O,
Ale szaleje nam po całej planszy. Ta stówka to była za dużo. Tak? Czyli rzeczywiście rusza się nam niesamowicie. O, a teraz może dokarmy go, bo jakoś zmalał. No i teraz mały, rusza się. Size 0 to trumienka. Dobra, zrobimy size 0 to trumienka. Ktoś to koniecznie chce zabić naszego Tamagotchi. A teraz pytanie dla uważnych. Jak zrobić, żeby nie dość, że się rusza tak, to jeszcze żeby się ruszał w kółko? Ktoś ma pomysł? Cosinus na x. Super. Ktoś się uczył matematyki, widzę. Brawo dla Kamila. Tak, czyli jeżeli chcemy, żeby on poruszał się w kółeczko, to dajemy mu cosinusa na x. Mamy. Jedzie. Ale jasne. Tak, czyli powiększymy go. Niech on sobie teraz troszkę pośpi, a teraz zabawmy go. Ale się bawi ekstra. Teraz się ekstra bawi, nie? Możemy zrobić, żeby troszeczkę w x tak nam nie szalał. I teraz będzie się poruszać bardziej po elipsie. Nie wiem, czy zauważyliście. Tak, że to teraz. Tak, zrobiłem teraz chyba wzór na elipsę, nie? Mogę zaraz sprawdzić. No, taka elipsa, nie? Mniej więcej elipsa. Dobrze. Co zrobić, żeby Bob nie malał w nieskończoność? Trumienkę. No dobra, robię trumienkę. No, koniecznie chcecie tą trumienkę, czyli jeśli self size 0, tak, czyli wielkość jest 0, czyli on już zupełnie zmalał, to co? Dajmy mu wielkość na przykład 50. Self, obrazek trumienki mamy jakiś. Czaszkę mamy. Może być czaszka? 21, ale może tu w tych przepasnych głębinach unikodowych znaczków jest jakaś trumienka. Ja nie widzę. Ale pewnie jest. Dobra, nie chce mi się szukać po Unicodzie. Dobra, czaszkę dajemy. Czyli 21, czyli save i równa się 21. Działa. Musimy chwilkę poczekać. Musimy poczekać jeszcze dłuższą chwilkę. I uwaga. A. No, prawie zadziałało. Zróbmy sobie po prostu game stop. A tutaj zmniejszajmy go o... Gdzie my go zmniejszaliśmy? Dobra, żeby szybciej się zmniejszył. O, czaszka, nie? I gra się zakończyła w ogóle. No, możemy tak to... Przy zabawie powinien maleć szybciej. A tak, bo spala energię, nie? Czyli tutaj normalnie spala mało. Przy zabawie spala więcej, nie? Ale też może go troszkę mocniej karmy przy jabłkach. Dobra, dobra. Czyli teraz tak sobie powoli maleje. Tutaj daliśmy go na zabawę, ale to zmalał. No i czaszkę. W końcu zmienić kolor czaszki na czarny? No oczywiście, no tutaj można by dać. Tak.
kolor. Kto pamięta, jak było czarne? Zero, zero, zero. Trochę sobie pośpi, troszkę cię podrośniemy, to teraz się pobaw. Eko nie za dużo, bo umrzesz. Dobra, idź spać. Podrośniesz, pobaw się. No i przesadził i koniec. Dobra, jeszcze jakieś fajne tło. Jakiego koloru tło byście chcieli? Kto podaje pierwszy w RGB, wygrywa. Nie zauważymy dużej różnicy, ale pierwszy był Adam. Podał białe tło. No nie widać przynajmniej tej siatki. Ale można by dać tło na przykład różowe. Zabójcze. No nie wygląda to zbyt dobrze. To damy takie jasno-różowe. Kaciowy róż, nie? To się chyba tak mówi, kaciowy róż. No, czyli mamy tak. Tu go karmimy. Tu śpi. Tu się bawi. Śpi. Pobaw się jeszcze chwilkę. No i umarł. Dobra, słuchajcie. Zostało nam 4 minuty, także chyba już nic więcej nie dopiszemy. Powiem wam, że bardzo dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, że wy też. Przez te 4 minuty opowiem wam jeszcze w skrócie, co my żeśmy tutaj napisali. Kto czegoś nie zauważył, to się wydarzyło. Czyli tak, zrobiliśmy gracz. Aż na początku miał obrazek taki, kolor, no ten kolor, ktoś podał taki ciemno-niebieski, nie śpi, nie gra, licznik służący do tego, żeby on się kręcił w trakcie grania jest na razie 0. Dobra, jak śpi, no to ustalamy mu obrazek na śpiący, kąt na 0 i nic się nie dzieje. Jeśli nie śpi, to jeżeli gra, to zwiększamy ten nasz licznik służący do tego, żeby go okręcać na naszym tym, jak to się nazywa, na naszym owalu, elipsie, na naszej elipsie, żeby go okręcać. No i tutaj są funkcje do okręcania go. Kto uważał na lekcjach matematyki, to wie. Tekstik mu ustalamy na zwariowaną buźkę. Cały czas się kręci, tylko że już trochę szybciej, bo kąt z każdą aktualizacją zmniejszamy o 20. Wielkość też zmniejsza się o 1 z każdą aktualizacją naszego stworka. W przeciwnym wypadku, czyli w normalnym, w trybie jedzenia tak naprawdę, to sobie ustala pyszczek na jedzący, po w sumie to można by tutaj to wrzucić tutaj. O. Self. Stawiamy mu tylko znaczniki, czy gra, czy śpi, czy tam jest normalny. Nie? Normalny to jest ten, który nie gra, nie gra. Czy jak jest normalny, to jego wielkość się zwiększa. Jedzący tak naprawdę, czyli powinno być is eating. Pozostałe przyciski, tak, w własnym zakresie będziecie mieli. Tutaj, jeżeli jego wielkość była 0, no to ustawiliśmy mu wielkość na 50, żeby było widać tą czaszkę, bo inaczej jakbyśmy przestawili go na czaszkę, a nie zwiększyli wielkości, to tej czaszki by nie było widać. Obrazek na 21, kolor na 0,0, gra się stopuje. No i zrobiliśmy takie menu item, które moglibyśmy nazwać, nie wiem, button. Równie dobrze mógł być to być przycisk, a element menu nazwałem to tak po angielsku menu item. I w trakcie inicjalizacji ustawiam mu obrazek i pozycję. No i tutaj jest tam te dodawanie tych wszystkich menu itemów. No i jeżeli wjadę myszką na menu item, no to po pierwsze ten menu item nasz zmienia kolor, zwiększa się trochę.
No i ifując, tu może troszkę niezbyt ładnie wygląda, bo ifuję tak naprawdę po tym, jaki obrazek mu zadałem, ale powiedzmy, że może być. No to jak to jest 35, no to robię, czyli jabłuszką to robię coś, jak to jest ta noc, to on sobie wchodzi w typ spania, no a jak ta piłeczka to zaczyna grać, nie? No i tyle. I tutaj i to jest tak naprawdę definicja naszego gracza, definicja naszego przycisku. Tu ustalam grze kolor tła, ustalam, że gracz ma na imię Bob. Po co ja to zrobiłem? Czy ktoś bystry tutaj zauważył, po co ja mu nadałem imię? Był taki moment, gdzie powiedziałem, potrzebne jest mi imię gracza. Wcześniej miałem po prostu game at player, ale w pewnym momencie tak, żeby móc go chwycić. Po to, żeby menu mogło na nim zadziałać. Czyli dzięki temu, że nadałem mu imię, dałem do niego uchwyt. Tak? I tym uchwytem mogę teraz operować, czyli już wiem, że on to jest Bob, tak? On ma na imię Bob, ja dodaję Boba do gry, ale tu mogę powiedzieć Bob gra teraz. Wcześniej nie mogłem tego zrobić, bo nie miałem do niego jakby uchwytu, nie miałem jego imienia. No a tutaj sobie dodaję do gry menu. No właśnie, więc na jakichś niecałych dwóch ekranach napisaliśmy coś, co trochę wygląda jak Tamagotchi. A trochę nie wygląda jak Tamagotchi. Jeszcze trochę musielibyśmy się nakazić, żeby to przypominało Tamagotchi, nie? Pisząc poza Pixboxem, czego trzeba używać zamiast game? Różnie. W zależności od tego, jakiego silnika gier używacie, to jest bardzo różnie. Ja mówię w ten sposób. No tutaj stworzyliśmy taki uproszczony silnik gier, który fajnie was uczy obiektowości. Na przykład nie użyliśmy składni Pygame'a, ponieważ ona jest taka bardzo strukturalna. Tak, to jest też taki silnik tworzenia gier w Pixbloxie. No nie do końca nam się on spodobał i mało dydaktyczny jest, według mojej opinii przynajmniej. Dlatego użyliśmy po prostu takiego prostszego, ale bardziej obiektowego sposobu implementacji gier, takiego bardziej przypominającego Unity, bo tam też po prostu startuje się, no może nie w sposób jawny, ale startuje się gra i tak naprawdę wszystko dzieje się w update'ach obiektów. Więc po webinarze będzie udostępniony kod, a całość nagrania tego webinaru będzie dostępna na naszym YouTubie w ciągu kilku dni. Więc tak będzie. Słuchajcie, o, istnieje. Tak, jest rumienka? Prawie na samym końcu. Trumienka. No i chyba nie znajdziemy teraz, ale pewnie jest gdzieś trumienka. No to możecie też po prostu poszukać sobie w internecie unikodowych znaczków. A słuchajcie, jeszcze wam chciałem coś pokazać. Muszę się pochwalić. Przyszło do nas. O! W końcu gierka Pixbox wydana. Będzie. Ładnie wygląda, nie? I są króliczki. Już niedługo, bo niektórzy z was piszą. Także są tutaj takie zawartość, nawet jest pudełka, jest plansza. Tak, nie będę rozkładać. Są takie marcheweczki. Eleganckie. Jeszcze gdzieś tu króliczki są. O. Także szykujcie się, już niedługo będziecie mogli sobie pograć w grę. Na czym polega gra? No takim, układa się na takiej planszy króliczki. No to jest pokazana na tym, że to się układa takie króliczki, które chodzą po takiej, taka platformówka, tylko wersji planszowej. I tak, to jest gra ucząca programowania. Tam trzeba dołożyć elementy sterujące królikiem, żeby on po takich planszach chodził i sobie zjadał marchewki.
To jest gra ucząca programowania. Kiedyś zrobię webinar o tym, a nawet chyba zrobiłem raz webinar o tym, tak, jest zapis na YouTubie, tylko nie w tym wydaniu, tylko w takim wydaniu tym naszym drewnianym. Ktoś tu koniecznie chce dać trumienkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A jest trumienka. Dobra, daję tam trumienkę. Zaangażowany chce trumienkę. Dobra, masz. Będzie trumienka. Chwileczkę. Jest trumienka. Super. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to możecie tutaj pisać. W każdym razie widzę, że część z was już może się lecieć. Zachęcam was tutaj do zabawy z Pixbloxem i do nauki programowania. Dokładnie, of life matters. I zapraszam na nasze kolejne webinaria. Jutro jest webinar dla nauczycieli. Jeśli ktoś z was jest nauczycielem, to zapraszam. Jak ktoś ukończy wszystkie kursy z Pixbloxa, to co potem robić? Iść do pracy jako programista. Bo już będziecie dużo umieć, naprawdę. Bo uczymy też takich zaawansowanych programowań i tak dalej, więc naprawdę będziecie bardzo, bardzo gotowi do pracy jako programista. Gierek na Androida w Pythonie dałoby radę. Nie kojarzę takiego frameworka, ale też nie jestem jakimś super ekspertem z Pythona, powiem wam szczerze, więc może ktoś zna. My robimy gierki w Unity na Androida w firmie. Ale to może ktoś tutaj na czacie lepsze coś podpowie. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę i trzymajcie się do następnego webinaru. Na razie. Do widzenia.